Za piękny, klimatyczny domek. O kurde. Wow. Co to za motorek? Wygląda jak komarek. Zobaczymy resztę piwnicy i zaraz spróbujemy wejść na górę, chociaż deski są wyłamane. Część piwnicy jest podtopiona, także tam nawet nie wchodzimy. Domek w ogóle nie był w planie, a okazuje się, że to będzie naprawdę coś ciekawego. Kolejne pokoje zasypane różnymi śmiećmi. Kredensik nadal wypełniony różnymi gadżetami. Wow, jaki piec emaliowany. Także można powiedzieć, że mieszkanko całkiem fajne. Tu byliśmy. Jerzyk pilnuje. Tutaj całkiem fajne lustro drewniane. Kurde, tutaj wygląda naprawdę klimatycznie. Chłopiec, być może mieszkaniec tego domu. Proteza. Kurde, nawet sporo rzeczy zostało. Nie wiadomo od jak dawna jest opuszczony dom. Wow. Szczerze nie spodziewałem się tyle pięknych rzeczy tutaj. Kolejna maszyna dzisiaj, tym razem Singer. Piękny piecyk. Tutaj jakieś zdjęcie. Możliwe, że najprawdopodobniej szkolne zdjęcie. O kurde, jaki piec. Również emaliowany. Ale cudo. Pewnie waży z 200 kg. Raczej bym go nie podniósł. Jest tutaj jeszcze jedno piętro. Tylko ciekawe, co tam się znajduje. Tu byliśmy. Na przejściu szafa. Częściowo zjedzona przez korniki. Zobaczcie ile dziur. Kolejny ładny piecyk. Wejście na strych. Zastanawiam się, czy tam wchodzić w ogóle. Ale coś mi się wydaje, że będzie fajny. Przesunąłem mały kartonik, który stał mi na drodze. U góry tu jakaś stara szafa na samym wejściu. Sypialnia wypełniona gazetami. Kolejny piec. Ciekawe, z którego roku gazety. Germany. 1964. Dodatkowa sypialnia. O kurde, prawie przeszedłem obok. Dobra, będziemy powoli schodzić na dół. Powiem wam, że jestem zszokowany, że tutaj tak ładnie jest. Z zewnątrz myślałem, że to ruina, a okazało się, że tutaj tyle jest pięknych rzeczy. Jednak musimy się już z tym miejscem pożegnać. Także trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Na razie.